Szczęść Boże, kochani, po dłuższej przerwie. Przerwie tutaj związanej z naszymi środowymi katechezami. Dalej jesteśmy właśnie w naszej pobożności ludowej i staramy się odkrywać jakby kolejne rzeczy. Tym razem miesiąc maj, w związku z tym miesiąc maryjny. Bardzo mocno tutaj pewnie akcent w tym miesiącu kładziemy na modlitwę litanią loretańską. Więc w ogóle właśnie cała właśnie ta modlitwa maryjna właśnie związana z litanią, ona też jest wpisana w rzeczywistość pobożności ludowej. I teraz pewnie warto w ogóle jakby zrozumieć, na czym polega modlitwa litanijna, a konkretnie też nasza modlitwa związana z litanią do Najświętszej Marii Panny, litanią loretańską. Litania zawsze jest elementem formy modlitwy błagalnej. I teraz w zależności jaka to jest litania, przybiera ona różne formy. My skupiamy się oczywiście na modlitwie litanii loretańskiej do Najświętszej Marii Panny. I tam poszczególne wezwania, one zawsze składają się jakby z dwóch elementów. Pierwszy to jest oddający chwałę, czyli na przykład Matko Kościoła, Matko Boga, Matko, chyba nie jest Matko Apostołów, tylko Królowo Apostołów. I wezwanie, módl się za nami. I teraz, jaki jest sens prowadzenia takiej modlitwy? Po pierwsze, cała istota jakby w życiu duchowym polega na tym, że prowadzimy swoistego rodzaju jakby ciąg pewnej drogi właśnie modlitwy, że w tym momencie my cały czas jakby staramy się nie tyle nawiązać relacje, ale prowadzimy ten kanał modlitwy właśnie ukierunkowany na wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny. Pamiętajmy, że my nie modlimy się do Maryi. My modlimy się z Maryją. My ją prosimy o wstawiennictwo. Maryja nie wyrządzi żadnego cudu, ona nie zrobi nic cudownego. Ona jest tą, która wyprasza łaskę u Pana Boga i to Wszechmogący Bóg czyni właśnie ze względu na wstawiennictwo Maryi poszczególne znaki cuda w naszym życiu. Maryja nie ma żadnej mocy działania cudów i znaków. Ona jest tą, która wstawia się za nami. Więc tutaj należy o tym pamiętać. Więc my właśnie oddając chwałę, nie tylko dajemy chwałę Maryi, tam nie, my przede wszystkim oddajemy chwałę Panu Bogu. Poszczególne wezwania litanii loretańskiej, one nawiązują do konkretnych przymiotów Najświętszej Marii Panny. To jest, wiecie, tak jak, nie wiem, chcemy kogoś pochwalić i wyrażamy różnego rodzaju jego zdolności, tak? To, że, nie wiem, ktoś potrafi cudownie śpiewać, ma wspaniały głos, cudownie wygląda, bo też potrafi się, nie wiem, ubrać na koncert czy tam na jakiś występ. Jest wspaniałym artystą, elokwentny, uśmiechnięty, zawsze poświęcający się, nie wiem, swojej widowni, publice, swoim wielbicielom itd., itd. Niesamowicie skromny, przyjemny. Właśnie, mnóstwo cech potrafimy wymienić, jakiegoś znanego, nie wiem, piosenkarza, aktora, piłkarza, czy kogoś, kogo po prostu szanujemy, lubimy, jest ktoś dla nas niesamowicie ważny i wyjątkowy. W związku z tym, no właśnie, to samo robimy z Najświętszą Marią Panną. My wychwalamy jej przymioty, my wychwalamy cechy, które faktycznie są w jej życiu, których możemy się właśnie doszukiwać, które w dużej mierze, nie oszukujmy się, pochodzą też z Pisma Świętego. Duża część właśnie tych wezwań, ona ma swoje pochodzenie ze Starego Testamentu, z proroctw, ale też ona realizuje się w wydarzeniach nowotestamentalnych. Dlatego właśnie pewnie warto, aby każdy z tych wezwań w jakiś sposób każdy z nas na swój sposób rozpatrywał. Próbował dojść jakby właśnie skąd jest na przykład, nie? Wieża z kości słoniowej na przykład, tak? Domie złoty. Arko Przymierza, tak? No skąd się wzięły właśnie te wezwania? Więc tutaj myślę, że już to będzie zadanie dla każdego z nas, aby właśnie mieć w sobie takie pragnienie poznania tych wezwań, jakby odkrycia, jaką one treść za sobą niosą, skąd one pochodzą, tak żeby właśnie rozumieć to też, czym my się modlimy, tak żeby faktycznie ta modlitwa stawała się nam bliższa, bliższa naszemu sercu. No i oczywiście jest no to wezwanie właśnie, módl się za nami. To wezwanie właśnie pokazuje to pokładanie ufności w Najświętszej Marii Pannie. Ale właśnie nie ze względu na to, że ona ma moc czynienia czegokolwiek, tylko ze względu na moc jej wstawiennictwa, ze względu na to, że ona jest naszą matką i w sposób doskonały ona wstawia się za swoim kościołem, wstawia się za swoimi dziećmi. Dlatego właśnie kiedy modlimy się litanią loretańską, to zawsze właśnie akcent kładźmy na obecność też Pana Boga w tym wszystkim. Czyli my wychwalamy przymioty Maryi, ale które są dzięki łasce Pana Boga. I my też wychwalamy Maryję
i prosimy je o jej wstawiennictwo ze względu na to, że Pan Bóg wysłuchuje wstawiennictwa Maryi i spełnia właśnie znaki ze względu na to, o co wstawia się Maryja. Dlatego w taki sposób pewnie warto spojrzeć nam na modlitwę litanią loretańską. Pewnie też rzecz niesamowicie może prosta, może faktycznie dosyć śmieszna. Taka mała uwaga dla wszystkich modlących się, zwłaszcza którzy nie korzystają z tekstu, tylko modlą się wspólnie gdzieś w kościele, w kaplicy, czy przy przydrożnych miejscach, czy po prostu w domu. Na samym końcu, kiedy kończymy litanię, już po wezwaniach Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, jest takie proste wezwanie. Teraz oczywiście, żeby było śmiesznie, to z wrażenia zapomniałem, co chciałem powiedzieć, miałem to sobie przygotowane. Zaraz to odnajdę, poczekajcie, naprawdę. Widzicie, nawet księdzu się potrafi coś takiego zdarzyć. Litanie do Najświętszej Loretańska. Oczywiście, jak na złość. No i patrzcie, nie znajdę jak na złość. Loretańska, właśnie, już jest. Oczywiście, już. Właśnie. To wezwanie, które czyni kapłan, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, odpowiedź, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Tak? Bo naprawdę to jest permanentnie, ja widzę w różnych miejscach, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych. Jest taki bałagan w tej przestrzeni. To jest może coś delikatnego i śmiesznego, ale wierzcie mi, jak ktoś patrzy na to z boku, to jeżeli my nie potrafimy się razem modlić, to jest naprawdę śmieszne i żenujące. Więc taka moja prośba, tak? Tekst brzmi: módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, odpowiedź, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Koniec, kropka. Nie ma innej wersji. Nie zmieniamy tego. Bardzo bym prosił, żeby na to zwrócić uwagę, żeby, no właśnie, nie było z tego tytułu żadnych problemów. Więc, kochani, polecam wam, niech ten czas majowy będzie właśnie tym odkrywaniem modlitwy loretańskiej, modlitwy litanii do Najświętszej Marii Panny. Chcielibyśmy właśnie przez jej wstawiennictwo wypraszać właśnie tych wszelkich łask. Pewnie w tym roku wpisujmy się w intencje prośby papieża Franciszka, tak abyśmy trwali w tej wspólnocie jedności Kościoła. Więc wszystkiego dobrego dla was, kochani. Zostańcie z Bogiem, uważajcie na siebie. Wszystkiego dobrego.